Największe zło instalacji. Straszny ocyk. Dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć historię, jaką przeżyłem u mojego klienta. Już kilka lat temu, przy pierwszej konserwacji u tego klienta, zauważyłem, że rurki do instalacji wody użytkowej, czyli zimnej wody i ciepłej, wykonane są ze złego, nieodpowiedniego materiału. No problem oczywiście od razu nie wychodzi, bo wykonane one były ze stali węglowej, stali ocynkowanej tylko z zewnątrz, którą normalnie można stosować w instalacji ogrzewania, gdzie jest układ zamknięty i nie ma z tym problemu. Natomiast tam ktoś po prostu tych samych rurek co do instalacji centralnego użył też do wody pitnej. Problem oczywiście wyszedł dopiero po 4 latach. Natomiast no, skala zniszczeń jest na tyle duża, że chciałbym się tą wiedzą z Tobą podzielić, bo no, zdarzyło mi się tylko to raz widzieć, natomiast sam materiał stali ocynkowej przewija się przez wiele jeszcze nawet nowych kotłowni czy nowych wykonań i no, nie jest on optymalny. Więc tak, stal węglowa i rurki cienkościenne do wody pitnej to już w ogóle odpadam. Na zdjęciach pokażę Ci, że nawet na samej rurce był znak przekreślonej wody pitnej, czy przekreślonego kraniku, także w skrócie, srebrne rurki do wody pitnej, tak, ale w Polsce prawdopodobnie nie, bo trzeba się bardzo dobrze dopytać wykonawcy, czy to jest ze stali nierdzewnej, bo jeżeli to mają być srebrne rurki, czyli ze stali, to tylko ze stali szlachetnej. Natomiast ja osobiście w Polsce nie widziałem, żeby ktokolwiek wodę pitną prowadził w takiej technologii, więc albo miedź, albo plastik, ale broń Boże, żadna stal. Stali unikamy. I unikamy też stali ocynkowej, która może i ma dopuszczenia w Polsce do wody pitnej. Stal grubościenną, co ma znaczenie, bo ona po prostu koroduje. W międzyczasie tutaj zobaczysz sobie zdjęcia takich złączek stalowych, które zdemontuję po iluś latach, 5, 10, różnie to bywa. I one są całkowicie zatkane. I tak jest zawsze. One po prostu z czasem muszą zarosnąć, ponieważ woda pitna ciągle przepływa nowa. A ciągle nowa woda dostarcza ciągle nowego tlenu, który po prostu reaguje sobie ze stalą nieszlachetną, no i z czasem po prostu koroduje od wewnątrz. Tam się wytwarza kamień, czy cokolwiek to jest, nie jestem ekspertem od tego, jestem ekspertem od zaobserwowania tego zjawiska. I no, jeżeli klient mi mówi, że ma słabe ciśnienie wody i widzę takie kształtki, to już wiemy, co się święci. Także stali ocynkowej, broń Boże, nie stosujemy w instalacji wody pitnej. Jeżeli ktoś nam chce takie kształtki zamontować, to prosimy go, żeby dał mosiądz. On jest niewiele droższy. No, czy wydam 5 zł, czy nie wiem, 10 zł na kształtkę. Czy to jest taka różnica? Według mnie nie, a nawet pewnie różnice są mniejsze. Stal ocynkowa do wody pitnej. No, jak widać można, ale niekoniecznie musi się to dobrze skończyć, bo po 4-5 latach mamy teraz robotę. Także niestety stali ocynkowej nie możemy stosować do wody pitnej. Tu nawet gdzieś był jeszcze ślad po przekreślonym kranie. Nie wiem, czy będzie to widać. Myślę, że tak. Także ja dzisiaj będę u klienta wymieniać tylko ten fragment, co widać. Tutaj będziemy zamieniać ocynk na miedź i na mosiądz. Natomiast to, co w ścianie, to już, jak już się rozsypie, to będzie trzeba zrobić, ale to już nie mój zakres niestety. Także pokażę Wam, ile taki błąd wymaga później pracy, żeby go poprawić. Przy okazji tutaj pozbędziemy się też kształtek ocynkowych. One będą jeszcze w porządku, ale za ileś lat i tak czy siak zarosną, więc od razu wymienimy je na mosiądz. A tutaj rurka cienkościenna z stali ocynkowej. Po prostu się przedziurawiła. Jest problem, mianowicie taki, że jak ja próbuję teraz coś robić z tą rurką tutaj,
tu się... To tam mi zaczyna coraz bardziej lecieć. Czyli tam, gdzie nic z tym nie zrobię ja przynajmniej. I się zastanawiam, bo jak ja zacznę panu tu ruszać, to tam jak tam mi poleci, to będziemy w czarnym pyłku. To jest pytanie, czy w ogóle ruszać? No właśnie, chyba nie. Bo tu zacząłem ruszać, tam mi zaczyna syczeć i lecieć woda. A póki to się jeszcze trzyma, to chociaż trzyma się, a jak zacznie lecieć, to będzie trzeba zakręcić wodę i tyle. I nic więcej. I nic więcej, no. I rozwalić. No ale to rozwalenie to i tak pana chyba szybciej czeka niż później, bo jeżeli to już jest w takim stanie, że wystarczy dotknąć i się zaczyna sypać, to nie wiem ile to wytrzyma. I tak bardzo dużym udziałem w wykonaniu takich instalacji jest robocizna, no bo te rurki i te kształtki trzeba poskręcać, więc proszę was, stalocynkową zostawmy już tam, gdzie powinna być, czyli do księg historii, bo owszem, kiedyś z tego wykonywano instalację i okej, jeżeli mieliśmy rurę calową ze stali ocynkowanej, no to ona zatka się za 30 lat, spoko. Kiedyś tak można było robić, kiedyś tak się to przyjmowało, a teraz mamy dużo lepszych materiałów. No a z drugiej strony, jeżeli byśmy widzieli, że ktoś nam w srebrnych rurkach chce ciągnąć instalację wody pitnej czy wody ciepłej, to upewnijmy się, że aby na pewno one są ze stali nierdzewnej. 316L, 304, ok, przyjmujemy tego typu stale. One muszą mieć dopuszczenia. Taką możemy zastosować tylko w Polsce. Ja naprawdę no, nie widziałem, żeby ktoś tego typu materiału do wody pitnej stosował, bo one są po prostu drogie. Więc albo mosiądz, albo miedź, albo plastik do wody pitnej. A stal węglową cienkościenną, czyli srebrne rurki stalowe, które ładnie wyglądają, zaciskowe, zazwyczaj do instalacji centralnego ogrzewania zostawiamy i tylko tam. I tam jest jak najbardziej w porządku. Natomiast grube kształtki ocynkowe generalnie nie. No bo jak widzisz w zdjęciach, no za jakiś czas i to wcale nie taki długi, przyjdziecie je po prostu wymienić. A gdyby ktoś zrobił u ciebie tak jak u tego klienta, czyli zastosował cienkościenną kształtkę stalową, znaczy rury stalowe, no to po prostu za 5 lat będziesz mieć do wymiany całą taką instalację do rozkuwania ściany. Nie. Także dzisiaj tak trochę ostrzegawczo, smutno, ale lepiej zapobiegać, unikać, niż później wydawać niepotrzebnie pieniądze i marnować nerwy, czas na coś, czego można było już od samego początku uniknąć. Także dziękuję ci bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.